Brandenburczycy zaatakowali miasto Gdańsk w 1307 roku. Król Łokietek nie mógł pomóc w obronie miasta, bo sam walczył o Kraków. Poprosił o wsparcie zakon krzyżacki. Krzyżacy odparli atak brandenburczyków, ale zatrzymali dla siebie miasto, a wraz z nim całe Pomorze. Walki trwały kilka dni i zakończyły się rzezią Gdańską 13 listopada 1308 roku. Zamordowano od 60 do 100 osób. Ofiarą padła ludność cywilna, mieszczanie i część rycerstwa. Zamordowani zostali także przedstawiciele władz, burmistrz i rajcowie, represją poddano także ich rodziny.